Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Tak jak wam obiecałem, dogrywamy naszego Country Ball Heroes. I tak, to będzie najprawdopodobniej ostatni odcinek, przynajmniej mam taką nadzieję, że uda nam się jakby dokończyć tą serię. I kochani, na razie ja ją będę zawieszał niestety, ponieważ no... gra ma jeszcze pewne swoje mankamenty, które mi się osobiście tutaj nie podobają. Jest śmieszna, to jest fakt. Aczkolwiek, no, jakiejś takiej większej mechaniki to ja naprawdę tutaj nie widzę. Dobra, on ma 137 strzelających. Co my mamy w ogóle? Muszę sobie przypomnieć. My mamy znacznie mniej. Znacznie mniej. Ja go na razie nie będę atakował. Mam w sumie quick save'a zrobionego. Dobra, Janę, Scottish Bale okupują te ruiny. Czy jesteś pewny, że chcesz wejść na ich terytorium? Dobra, w sumie tak mamy save'a. Więc luz, kurde. No i chyba źle zrobiłem. To będzie spoko, ale poczekamy, aż oni podejdą. Dobra, jeden padł. Krytyk wszedł. W drugiej turze raczej nie podejdą, więc luz. Koniec tury. Ty też raczej nie podejdziesz, dobra. One nie są strzelające, prawda? Nie są. Dopiero te będą strzelające. Jeden siadł. Polska górą. Oj, dobra, jednak nie. 0-1 0-0 Dobra, jeden siadł. Ja bym się jeszcze wstrzymał z atakowaniem ich. Czy z atakowaniem, z buffowaniem naszych bohaterów. I myślę, że raczej na niego weźmiemy. To jest 5-9 20-30. Kurde, może by jednak jego zbuffować. Ile w ogóle ich mamy? Dwóch. No to nie jest dużo. 4-8. To chyba lepszych nie będzie. It happens. Dobra, koniec tury. Koniec tury. Najgorsze jest to, że oni mają priorytet, jeżeli chodzi o atak. Oni mają priorytet. Jeden. I tu też padnie jeden. Jeden. 0-1-5-5-5. Uj, nie wiem, czy trochę nie przesadziliśmy. No ale dobra, księga zaklęć. I zaczynamy od tańczącej krowy. Jest dużo piątek, cholera. Właśnie oni atakują pierwsi. To nie jest dobrze. On mu odda. Tu jest 0-0. Poczekaj jeszcze chwilę. No to w sumie dużych strat raczej nie będzie, ale... 0-0. Dobra, też poczekaj. 1-2. 1-2. 1 oczywiście. 7! Holy fuck! No dobra, to jednak jakieś straty będą. Jeden. Piątkę trzeba nawalać. Ewidentnie, bo jak on zaatakuje, to będzie problem. Zresztą już same czwórki pozostawały, to też nie jest dobrze. Nie wiem, czy my dokończymy w tym odcinku to wszystko, tak szczerze powiedziawszy. Krytyk. Nie napierdzielają. Kurde, ale stracimy tych somalbali. Od cholery. Oddaj. Dobrze. Najbardziej na niego powinienem rzucać tamte buffy. Ma 4-8 niby. Ale więcej ma obrony, prawda? Prawda. Oj, zrobiłem głupotę.
Zrobiłem głupotę, no trudno. Czwórka, to może być problematyczne. Jeden, jeden. Krytyk, jeszcze 65 wpadł. Dobra, i tak, teraz strzelającymi będziemy atakować w tą trójkę. O, tutaj dwa padły, dobra. I teraz ta dwójeczka jeszcze dostanie po łbie. To oni już tak groźnie nie będą. I możemy do tłustego jeszcze. Kurde, przeżył. 0-0. To ja już wolę się tego pozbyć. Jeden znów siadł. No i serio, będziemy mieć spore straty. Ale czekajcie, kurczę, bo my mamy chyba jeszcze leczenie, prawda? W sumie to nie jest głupi pomysł, żeby go jeszcze wyleczyć, ale w ogóle mamy manę. No to jest też dobre pytanie. Dobra, siadł. 0-1, ale oberwie. Ale w sumie nie zabiło na nic. Dobra, teraz. Dopiero. Mamy manę? To jest pytanie, bo jeżeli mamy manę, mamy manę. Mamy leczenie? Mamy leczenie, 100 punktów zdrowia. Wiecie co, ja bym to przeczekał. Ile tu pozostało? 110 HP. Czy to pokazuje, ile zostało? Nie pokazuje, ile zostało. Jest 1 na 1, na 100% zabije. 0-1. Kurde, zabił. 16 samorbali straciliśmy. Dużo dostaliśmy tego wszystkiego, aczkolwiek nie wiem, czy to było opłacalne. Zrekrutujemy. Tutaj no ja bym się wrócił jeszcze. Ja bym się wrócił, bo potem będzie to problematyczne. Musimy zabrać większą armię. Tylko jest taki mankament, iż... Ten Haribal. My sobie damy z nim radę. No mamy niby te jednostki strzelające. Ale tu i tak zamek jest ładny. Więc wiecie co? No z nimi sobie nie damy rady. Nie ma takiej opcji. Umiarkowana szansa na zwycięstwo. Ale czy musimy go w sumie zabijać? Nie wiem, czego musimy zabijać. Ja mam dostępne jednostki w końcu. Dobra. Wszystkie. Wszystkie. A tu mogę zrobić. Dostępne, dostępne, tu są dostępne, nie. Ej. No właśnie, ale te jednostki są dostępne. Czemu tutaj były dostępne 0? Ej, głupota. To i tutaj powinny być w rekrutacji. No i widzicie, właśnie o tym mówię, że te country bossy, no w sumie spoko są. Ale mają jeden mankament. Są jeszcze bardzo niedopracowane. Gdzie tu się kupuje, bo już nie pamiętam. Tu jest magiczny zamek. Potrzebujemy 20 ropy. A my tyle nie będziemy mieć raczej. Czy my możemy coś wymienić? Czego nie potrzebujemy? Wszystko potrzebujemy. Ale majonezu potrzebujemy tylko 4. Gdzie tu jest ten żydowski rynek? Wszystko na ropę, wszystko na ropę. Oje, nie, no aż taka przebitka to nie. Dobra. Ile potrzebujemy gorzałki? 4 sztuki. Więc też wymienimy to na ropę. 12 zostanie, dobra. 10 chyba drewna było potrzeba, prawda? 10, 10 i herbaty 4 jeszcze. Więc tak, to możemy śmiało wymienić, pół na pół. Herbatę również możemy wymienić. A serio, jeżeli chodzi o te ceny, tutaj to są porąbane. Mamy 13, a potrzeba 20. Americano, no niestety. Dobra, kolejne talenty. Tu już mamy chyba... A nie, nie mamy na maksa. To idziemy w to. Co? On poleci za nami? Nie poleci za nami. On będzie tutaj siedział.
Marginalna, oh fuck. No to nie, tutaj sobie nie pójdziemy. Ale Somal Bale jeszcze weźmiemy przy okazji. O fuck, nie, dobra, to nie jest rekrutacja Somal Bali. To nie była rekrutacja Somal Bali, ewidentnie. Tak, teraz znów gorzałkę możemy wymienić na jedno. Bo nam wtedy starczy bez problemu. Tego jeszcze nie możemy, tego jeszcze nie możemy, dobra. Dajemy kolejkę. On się tu będzie chyba non-stop kręcił. Może i nie. Ciekawe, czy on zaatakuje. To jest dobre pytanie. Bo ja bym się jeszcze poszedł przeszedł się po jednostki ogólnie tutaj. On chyba nie jest agresywny. Nic nie jest dostępne, no trudno. Ale ropę to ja sobie wezmę. Warden Ballów też nie ma. Zaraz będzie chyba next week. Mi to zabrał Menda jedna, no. No nic, jesteśmy zablokowani. Czekamy jeszcze na tą ropę. Przejdziemy sobie kilka tur, dobra. I tak, rekrutujemy sobie wszystko, co jest w ogóle możliwe. Jak najwięcej strzelających i innych. I będziemy mieć chyba już kolejne jednostki, jeżeli chodzi o... A, nie chciałem tego, chciałem ropę. 19, 34, dobra, mamy to. Mamy to, możemy to zrobić. Magiczny zamek. Tych plomberów sobie wywalę chyba, wiecie. Dobra. To tak, rekrutacja. Wszyscy. A, i to są właśnie te magiczne harbale. No to faktycznie dobrze, że tego nie zrobiliśmy. Dobrze, że nie atakowaliśmy tamtego. Bo byłby problem. Dobra, ty sobie tutaj gdzieś stań, nie przeszkadzaj. Zbieramy jednostki do końca. Wrócimy się po te jednostki. Chociaż wiecie co? Ej, bo ja w sumie jestem głupi, wiecie? Ja mogę zrobić to w ten sposób. Spotkać się w połowie drogi, tak jak się kiedyś robiło z Herosami. Dobra, Boris, chodź tutaj. Ty sobie idź śmiało. O, przestałeś iść? No, myślałem, że to będziesz tak zaawansowany. Tylko... Kurde... Piracka tawerna, ale i tak nie będziemy mogli ich mieć. No trudno. Ale tu też jest, kurde... A nie, to serena walki. No to nie. To nie było tematu. Tu już więcej nic zrobić nie możemy. Tu niby też jest piracka tawerna. Tartak, kopiec węgla. Nie wiadomo, co jest dalej. No nie wiem. Dobra, oddajemy kolejkę, bo ja nie wiem, czy ja się wyrobię z tym odcinkiem, dlatego wolę zobaczyć, gdzie jest nasz punkt wygranej, że tak powiem. Boris, dawaj przedmioty. Masz futerko jeszcze, jakie fajne. 6, 6, 5. No to pewnie. Dawaj mnie to. Dobra, Somalia, żegnamy. Teraz mamy jakiekolwiek szanse. Tyle strzelających. Tylko niestety tego Polish Bala się pozbędziemy. No niby tam ma te 2-4. No nie jest to za dużo. Taki w sumie Barret Bowl. Tylko że z polskiej nacji. No to już mają fajne DPS-y. Dobra, więc myślę, że... Kurde, tu jest katana 8-4. No, łatwa szansa na zwycięstwo. Mam więcej rodzajów pierogów niż wy. Nie, nie macie.
I widzę, że naprawiły się teksty w końcu. Dobra. Panie samuraju... A kurczę, dobra, nie było tematu. 4.10, luzik. Harry Potter. Trochę przybrał na wadze od latania na miotle, ewidentnie. Wy jesteście też milej. Chciałem powiedzieć, że zrobimy im Hiroshima, ale to w sumie są Chiny. Nie, bo nie. I co, i mamy teraz tylko dwóch strzelających? To nie jest za dobrze. Harry Potter, ile ty masz życia? 300. A to luz bluz. O kurde, dobra. Masz pierdyknięcie. Coś tam zadajesz nawet. I to nawet fajne DPS-y. Tylko tak, jakie to masz umiejętności? Prawdziwa religia 3. Stworzenie nie poddaje się heretyckiej magii. Jednostka posiada 50% redukcji obrażeń magicznych. Ślepa sprawiedliwość. Wartość obrażeń krytycznych jednostki zostaje zwiększona o 50%. Zabójca wampirów. Jednostka daje 30% więcej obrażeń rumuńskim wampirbalom. Jednostka jest w stanie latać. Tyk, headshotik. No i dobra, udało się. Ja chcę mieć ten artefakt. Złote drzewo. Magiczne drzewo zwiększa moc twojego bohatera. Otrzymujesz jeden punkt umiejętności. Po wielu godzinach plądrowania pola bitwy znalazłeś przedmioty. Fajnie. Wiedza to nam nie będzie już potrzebne, myślę. Dobra, to co? Idziemy walczyć z Borysem? Tym innym Borysem? Dawaj, Boris. To jest twój zamek, rozumiem, tak? Możliwa, możliwa, umiarkowana. Tu widzę gestapo. To może być ciekawa walka. Może my nie musimy tak naprawdę z tym Borysem walczyć. Może musimy tu przejść tylko. Dobra, spróbujmy najpierw zawalczyć z tymi... chciałem powiedzieć komunistami, ale troszeczkę złe słowo. Nawet nie troszeczkę, a bardzo złe słowo. Czas skopać tyłki Niemcom. Polska jest silna. Jezu, nie komunistą. Boże, co ja gadam? Polsko, czy wiesz, czemu jest tak dużo żartów o Polsce, a tak mało o Rosji? No nie wiem, chcę się dowiedzieć. Nie zapisałem. Kurwa mać, nie zapisałem. Nie zapisałem. No to musimy to wygrać. Nie zapisałem. Fuck! Shit happens. Dobra, bronimy się. Który jest strzelający? Ten jest strzelający, ten jest strzelający. Ten też jest strzelający? On ma jednostkę czwartego poziomu? Trzeciego poziomu? Jaki to jest poziom? Dobra, ale jest wolna. Ile wy macie DPS-a? 25, 29... O, oh, fuck! Czemu ty masz Unię Europejską jako bebzika? To jest lepsze pytanie. I czemu nie zaatakował nasz pierwszy bohater? Ja się nim broniłem. O Boże. Nie mogę już użyć, prawda? Duże wy macie ruchy, pewnie duże. Harry Potter. 45. O ty mendo. O ty dziadu. A, bo teraz my dopiero atakujemy. Ej, to czekajcie, czy ja dobrze rozumiem? Nasza jednostka była szybciej niż nasz bohater? Okej. No to jest trochę niefajne. Dobra, damy ci pancerz. I tak, skupimy się na czołgu. Bo to może być naprawdę problematyczne. 121. 104. No cały huk. I one są chyba szybkie. Musimy się szybko do nich przedostać. Musimy zająć ten czołg. Ten czołg serio będzie potem problematyczny. Chciałem tu bliżej. 11, 11, dobra. Oni się zajmą czołgiem. Więc my się możemy skupić na tych. 2, 2.
2-3. Owczarek niemiecki. 130. Kurde, jeszcze czołg walnie. 25! What? Ej, wy jesteście niepoważni, prawda? Czemu te jednostki są takie mocne? No i super, jeden padł. Czemu nie mam pola manewru? Czemu nie mogę tu podejść? Dobra, zaczekaj. Czek siadło. Uleczymy cię, bo może odzyskamy jeszcze jednego. Tak, odzyskaliśmy. Skreśliliśmy go. Padł jeden. Nie no, to przegramy. 5. Co ja mogę zrobić? Czemu nie ma siatki? Opcje gry. Ej, serio, nie ma tutaj tego. Grafika? No to nie jest to. Nie widzimy zasięgu. Fuck. Nie podejdzie tutaj. 1-1. On ma automatyczny kontratak. Tylko krytyki. Dobra, bijemy go. Kurde, ten jeszcze niestety walnie. 2. Dwóch siadło, świetnie. Ej, dobra, co my tu możemy zrobić? Tu są kolejni, 26, oni mają 6 na 12, co jest sporo. Dobra, walimy owczarki. 2, kurde, ale on są 9-5, 9-15? Przecież od cholery. Nam się nie uda tego zrobić. Nie ma takiej opcji. Dobra, on będzie atakował. Go uleczymy jeszcze. No czekaj. Nie możesz. A, bo ty już wcześniej czekałeś, dobra. 0-1. No. Ej, no serio? Okej. Uleczymy tego. Uleczymy tego, walniemy w tego. No dobra, Harry Potter niestety nam siadł. Jeżeli to wygramy, to będziemy mieć takie straty, że o matko bosko, częstochowsko. 4. 1. No nie, no bez jaj! No to już tam pada kolejny. Świetnie. Super. Został jeden owczarek. Możemy go zatkować od tyłu. 20 zostało. Może byśmy zaczęli tych atakować. 13, 13. 1-1. Boże, i on ma życia. One mają sporo tych DPS-ów, prawda? 9-15, więc może ich zaatakujmy. No i teraz jeszcze czołg walnie. 9, cholera. Dobra, przynajmniej mniejsze DPS-y będą mieli. Jeszcze jeden. Więc tak, bazujemy w tej chwili na Guardian Balach, bo one są mocne, one mają 4-8, 25 armora. Tylko czy nam się to uda zrobić? Wątpię. 3-3. Dobra, bij w owczarka. Straty będą na maksa. Dwadzieścia, 1-1. Cały huk. Dobra, lecimy do przodu. 0-1.
1-3. Sześciu, fuck, naprawdę aż tylu? 0-1. 3-6. Oczywiście on 4. Ten mu więcej zadał niż ten. Dobra, w czoło trzeba walić. Cholera! 1-3. 0-1. Dobra. Jeszcze raz go uleczymy. Dobra, tego już nie uleczymy niestety. Musimy jego chronić. Kurde, ostatnie leczenie. Czemu go nie możemy uleczyć? Już, przepraszam bardzo. Trochę tego nie rozumiem. No to my to przegramy. My to przegramy, ewidentnie. 307. No jak on ma 280 HP, to się wcale nie dziwię. Ja pierdzielę dwóch. No nie mogłeś zabić tego jednego. Nie, no serio, my to przegramy. Zejdziemy go od tyłu, walniemy w ten sposób. A, 11. Krytyk wpadł, świetnie. 5, fuck. No musimy wejść w ten czołg. 6. Many już nie mamy, prawda? 15. Na nic nas nie stać. 1, dobra. Jeszcze jest szansa. Jest szansa. Możemy jeszcze to wygrać. 5. Fuck. Czekaj. Dobrze, mamy szansę. Ul, nawalamy w czołg. Dobra, dobrze, że te boty są głupie. 1. Oddaj. Blokuj się, cały czas się blokuj. Nawet nie atakuj. Trzeba wykończyć czołg. 1. Niech się na nim skupiają. Dobrze! Wykończony czołg. Damy radę to wygrać. Tylko już teraz się zacznie jadka. Dobra, zabij tego strzelającego. Kurde, mogłem w tego walnąć. Oddaj mu. Pięknie. Zdychaj. Trzech. Jeszcze dwóch siądzie, no stracimy jeszcze któregoś. Jednego stąd. Dobra, wygraliśmy. To było ciężkie. To było naprawdę ciężkie. Teraz skopać tym kijem są Polskę silna. To już było, zwycięstwo. Kochani, udało nam się to przejść w 30 minut niecałe. Udało się. Dobra, więc skończyliśmy niestety, a może istety, naszą serię z Country Balls Heroes. Ja jeszcze może do tej gry wrócę kiedyś, ale tylko i wyłącznie, jeżeli poprawią dosyć sporo. Bugów jest naprawdę od cholery. Tak naprawdę te zamki nie są jakoś urozmaicone. Powinni to delikatnie graficznie poprawić. Czy gra jest warta zakupu w tej chwili? Moim zdaniem nie. Gra jest zabawna, jest fajna do pogrania raz na miesiąc, dwa, ewentualnie no, żeby się pośmiać ze znajomymi, może podczas jakiejś imprezy czy coś.
Aczkolwiek, żeby się skupiać na kampanii, powiem wam, to chyba nie ma sensu. Może i są tam jakieś scenki popularne i tak dalej, ale jest tego za mało. Nie czuć tego wszystkiego, nie czuć po prostu, ta gra się tutaj sztywno. Nie ma urozmaicenia tych jednostek, te jednostki naprawdę zazwyczaj mają jakieś tam statyczne statystyki, no i rozgrywaj tą grę. Naprawdę chyba bardziej szachy mi podchodzą niż Country Bowls Heroes. Więc no, zostawiam to w sumie do waszej oceny, jeżeli chodzi o tą grę. Aczkolwiek mówię, moim zdaniem jeszcze warto się wstrzymać, ewentualnie czekać na dosyć mocną promocję, jeżeli chodzi o grę na Steamie. No i co? Moi drodzy, to na tyle. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, do oceny filmów, jak i do komentowania. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.